Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia nie podpisali umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych na 2020 rok. Mimo że warunki umowy były już uzgodnione, NFZ w ostatniej chwili wycofał się z podpisania umowy. Negocjacje trwały kilka tygodni. Poruszano w nich wiele kwestii dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej, m.in. recept elektronicznych i elektronicznych skierowań. Nie może zaistnieć żadna sytuacja, że pacjent nie dostanie recepty, bo system się zawiesi, bo nie będzie dostępu do platformy wymiany informacji. Nie może być takiej sytuacji, że pacjent nie dostanie skierowania do szpitala, bo system nie będzie funkcjonował lub lekarz z jakiegoś powodu nie będzie mógł tych dokumentów wystawić. Dlatego dzisiaj mamy zapewnienie, że stosujemy również wszelkie rodzaje wersje papierowe tych dokumentów i co zabezpieczy naszych pacjentów. Lekarze są zaskoczeni postawą Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, które też uczestniczyło w negocjacjach i akceptowało uzgodnienia. Przyczyny nagłego odstąpienia od ustalonych zapisów nie są znane. W tej sytuacji 2 stycznia przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej mogą być zamknięte. Lekarze deklarują chęć dalszych rozmów, ale podkreślają, że nie zaakceptują zapisów dla nich niekorzystnych. Podczas konferencji prasowej lekarze zachęcali do wspólnego świętowania przy tradycyjnych wigilijnych potrawach. Pamiętajmy, że stół wigilijny ma przynieść tą różnorodność, na której znajdzie się zarówno ryba, zarówno zupa, jak również wszelkie potrawy dla nas bardzo ważne, tradycyjne. Ale to, co ważne, może nie najważniejsze, to, co jest na stole, ale kto jest przy stole. Więc ten szczególny czas, zwróćmy uwagę na rodzinę, na bliskich. Nikt nie powinien być w tym czasie sam. Cieszmy się każdą chwilą przy tym świątecznym stole i dlatego życzymy zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności. Pamiętajmy o spacerze, nie tylko o stole, bo zawsze jest to kontakt z rodziną i jeszcze ładowanie naszych akumulatorów na zimę, która się zbliża. Wszystkiego dobrego.